Sylwia i Karol to młode małżeństwo mieszkające w miejscowości Pasynki, których lepiej poznaliśmy w serialu Rolnicy Podlasie. Posiadają oni gospodarstwo, na którym spotkać można konie czy kozy, dla których w poprzednim odcinku wraz z Maćkiem Skundzicz zbudowali swoisty tor przeszkód. Małżeństwo ceni sobie życie na wsi i swoim gospodarstwie, gdyż to właśnie do niego są nauczeni. A jak mówi głowa rodziny Karol, gdybyśmy spróbowali kawy ze świeżym swojskim mlekiem, to rarytas. Na gospodarstwie rządzą kozy karpackie, które gospodarze sprowadzili z okolic Radomia. Prócz kóz i koni, gospodarze hodują również gęsi, które gdyby miały być sprzedane do sklepu hurtem, niekłamanie mogłyby zawierać w nazwie zdrowa żywność. Gdyż gospodarze zachowali prawidła natury, a gęsi są na zdrowej paszy i wolnym wybiegu. Prócz gęsi, na zdrowo hodują jajka od swoich kur. Z tego co mówi małżeństwo, życie na wsi to coś, czego nie zamieniliby na żadne miejskie luksusy. A gospodarstwo, które odziedziczyli po śmierci taty Karola 7 lat temu, z roku na rok nabiera nowej świeżości. To tyle w tym odcinku. Jeśli jeszcze nie znasz mojego kanału, to zapraszam Cię do poprzednich filmów, a jeśli Ci się spodobają, to do łapki, suba i odwiedzania mojego kanału, gdyż pojawi się na 10 000 subskrybentów konkurs.